Najtańszy, który kupiłem, od którego zacząłem w zasadzie, no to kupiłem za 19 800. 60 metrów z plastikowymi oknami, z panelami, z ogródkiem. To było mieszkanie, od którego zacząłem. Oczywiście popełniłem na nim wszystkie możliwe błędy, ale to był początek przygody i... Zobaczyłeś, że można, tak? Zobaczyłem, że można. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Tomek Stańczyk. Piąteczka. Cześć. Tomek jest fliperem, zajmuje się zawodowo już obrotowymi nieruchomościami, ale Tomek robi to w sposób inny niż wszyscy i robi to w sposób wyjątkowy, bo mieszka w mieście, które ma około 100 tysięcy mieszkańców. I Tomek, czym się różnią Twoje flipy od innych? Na pewno jednym zerem w kwocie. Jak... Bo kupuje się taniej, tak? Kupuję, o ile je kupuję, to kupuję dużo taniej, bo jak słyszę kwoty 300, 400, 500 tysięcy za mieszkanie, no to dla mnie to jest wielokrotność moich mieszkań. Mhm. Najtańsze, które kupiłem, od którego zacząłem w zasadzie, no to kupiłem za 19 800, 60 metrów z plastikowymi oknami, z panelami, z ogródkiem. To było mieszkanie, od którego zacząłem. Oczywiście popełniłem na nim wszystkie możliwe błędy, ale to był początek przygody i... Zobaczyłeś, że można, tak? Zobaczyłem, że można. I teraz, jak ty mi to powiedziałeś, to ja pomyślałem sobie, kurde, chyba tutaj się będę uczyć ciebie, jak takie mieszkania znaleźć, tak? Tak tanie. Ja najtaniej kupiłem za 25. Jakieś tam udziały, lepiankę w Lublinie. Ale no to 19 tysięcy to jest naprawdę... A ile jeszcze takich mieszkań kupiłeś? Albo znalazłeś takich mieszkań? Do 35 mieszkań to w ciągu pół roku 10 na pewno. Mhm. Nie wszystkie zawsze kupiłem na siebie, czasem przekazałem dalej, ale... Ty sprzedałeś inwestorowi jakby, tak? Przekazałem dalej, ale właśnie z braku funduszy na początku zacząłem się interesować właśnie mieszkaniami najtańszymi, które miały problem. Mhm. Problem do właściciela typu brak łazienki. Ja wiedziałem zazwyczaj, jak ten problem rozwiązać. Okej, okay, no i powiedz tak na wszystkim tutaj, jak go rozwiązywałeś? Najprostszym rozwiązaniem braku łazienki jest... faktyczne znalezienie pionu dużego, ile on jest, lub zrobienie rozdrabniacza, bo znajdą się ludzie, którzy po prostu nie wiedzą, że takie pompki w ogóle istnieją. Mhm. Wiadomo, że to nie jest najlepsze rozwiązanie do mieszkania, ale jeżeli takie mieszkanie się sprzeda odpowiednio tanio, to na wszystko się znajdzie klient. Dokładnie tak, bo ty nie sprzedajesz tego pod 100-500 tysięcy, tylko analogicznie taniej też tak kupiłeś, tak? Ale te 3-4 spokojnie możesz tym zrobić. Drugim problemem jest ogrzewanie węglowe, bo robię tylko kamienice do tej pory i w większości jest ogrzewanie węglowe. No i ja po prostu do tej pory zakładałem gaz, teraz pewnie będzie troszeczkę inna technologia, ale do mieszkania, które jest problematyczne, bo nikomu się już prawie nie chce palić węglem, zakładam gaz i rozwiązuje problem. Okej, albo ogrzewanie elektryczne. Do tej pory tylko gazowe, ale no mówię, będziemy testować. Tak, ja też teraz przestałem robić gazowe ogrzewanie, bo ono jest długie w realizacji, drogie, no i różnie z tym jest, tak? Za dużo osób musi pozwolić na duże rzeczy związanych z gazem. A z prądem jesteś niezależny. Dokładnie. A powiedz mi taki największy problem, który miałeś na mieszkaniu, to jaki był? Większy problem. Wiadomo, że ekipy. Miałem dwie, nie mam żadnej. Miałem trzy i mam w zasadzie jedną, z którą na razie jest ok. Tam tylko jednego pijanego pracownika wyrzucili, ale w zasadzie nie ma jakichś tam na tą chwilę większych problemów. Bo ty te remonty też robisz dosyć tanie. Powiedz mi, jak mi ci kosztuje remont takiego mieszkania generalny? Za samą robociznę różnie. Dałem najtaniej chyba 5 tysięcy, ale też była jakoś adekwatna do tego. Do tego, do ceny. Czyli taniej mięso przysyje, tak to mówię, tak? Część z tych mieszkań, gdzie były robione tanio, one miały być też same sprzedane. Więc tak. Nie można było zrobić po prostu high-endowego standardu, bo po prostu klient by tego nie zapłacił. Tak, to było robione przez klienta, który chciałby to kupić jak najtaniej. Mieć metraż, ale niekoniecznie płaci za standard. Tak, bo to nie jest apartamentowiec na złotej. Tak.
Okej. Okay. A powiedz mi, jakie jeszcze problemy w takich mieszkaniach w małym mieście widziałeś? Bo ty też kupowałeś u siebie w mieście, ale też pod miastem, prawda? Czyli jakby w okolicach. To właśnie pierwsze mieszkanie za 19800 kupiłem pod miastem i właśnie ktoś się jakoś chyba źle oznaczył. Bo oznaczył chyba jako Wałbrzych, aby było wystawione pod miastem. Generalnie tutaj zadziałało to, że ja miałem chwilę wolnego czasu i tak naprawdę leżałem w szpitalu i wpisałem sobie w Oliksie pilnie. I tam dałem chyba od 1000 zł góry i patrzyłem na wszystko, co jest... Co jest pilne. Co jest pilne. Miałem na myśli samochód lub jakiś tam sprzęt i się właśnie trafiło to mieszkanie. W jakiejś tam chyba cenie 30 tysięcy i tak naprawdę o kulach chyba ojciec po mnie przyjechał. Pojechaliśmy po prostu z godziny na godzinę do gościa. Zbiliśmy właśnie do 19800 no i kupiliśmy. No i co ważne, ja też jemu rozwiązałem problem, bo on potrzebował to pilnie sprzedać, ja miałem gotówkę. No i każdy zadowolony. Wydawało się, że to jest nawet tańsze niż nie jeden samochód. No i... Samochód, tak. Garaż. Tak. Garaż w Wałbrzychu są. Ale właśnie najlepsze, co mi powiedziałeś, ty mi powiedziałeś, że kupiłeś mieszkanie i zamieniłeś się później za samochód. Jak to było? Powiesz powiedzieć jakieś szczegóły? To dotyczyło tego pierwszego mieszkania. Ja je wystawiłem. To mieszkanie było bardzo, bardzo, bardzo tanie, ale też miało jeden problem. Tam był problem z wysokością. Tam było 2,20 wysokości. No i dla starszych ludzi to jest zaleta, lub dla niektórych młodych zaleta, ale często to jest wada. Ale z drugiej strony też to było wystawione chyba 50 tysięcy taniej niż podobne mieszkanie. No i wtedy wydawało mi się, że miesiąc czy dwa na sprzedaż mieszkania to jest długo. No i jak się nadarzyła okazja z takim samochodem, bo to był amerykański samochód Camaro, bardzo mi się spodobał, no i w zasadzie sam siebie namówiłem, żeby to zrobić, żeby spełnić jakieś tam swoje marzenie i nim pojeździć. Dopłaciłem i teoretycznie byłem na tym 40 tysięcy do przodu. Jak się później okazało, teoretycznie. Bo wartość samochodu spadła. I okej, okay, no i zamieniłeś go za kolejny samochód, tak? No i później zamieniłem go na kolejny samochód, i który zamienię po tym szkoleniu na następny samochód. Także łączy sobie jakieś tam przyjemne z pożytecznym. Ale żeby to był model do powielania, to niekoniecznie. Samochody teraz są wartości, a nieruchomości niekoniecznie. Nie? Gdybyśmy oddali tą nieruchomość, to byśmy może znalazł jakiegoś klienta, który jakby zapłacił w końcu cashem. Tak, tylko że to była moja pierwsza inwestycja. Popełniłem wszystkie możliwe błędy, ale no to też pokazało, że nawet popełniając błędy, da się na tym zarobić. Ja kupiłem po prostu na tyle okazyjnie, że moje błędy nie zniwelowały zarobku, ale jeżeli z tą wiedzą, co mam teraz, no nie da się na tym stracić. Okej, okay. Bo ty to pierwsze mieszkanie kupiłeś przed moim szkoleniem, tak? Ale jeszcze nie miałeś, a dopiero po szkoleniu kupowałeś kolejne. Tak. I jakby co się to u ciebie zmieniło w myśleniu o tych flipach, o tym biznesie? Jakby już jak miałeś jakieś tam swoje założenia, kupić tanio, sprzedać drogo, tak? A takie największą zmianę przekonania twojego, to co może, co byś mógł powiedzieć? To co najważniejsze, to że nie mając pieniędzy, można inwestować w nieruchomości. Wcześniej powiedzmy, że zainwestowałem 20 tysięcy plus ten remont, ale można robić to w większej skali i nie mając docelowej gotówki. Okej, czy pozyskałeś sobie inwestora, tak? Albo inwestorów? Nie, dowiedziałem się, że to nie jest nietaktem zaproponować sprzedającemu płatność w barterze. Na przykład. Okazało się, że to nie jest głupie, ani wstydliwe. Okej, okay, przekonałem się do tego, że po prostu można to zrobić i to jest najlepszy układ dla obu stron czasami. Obie strony zyskują, bo ta sprzedający nie może tego sprzedać beze mnie, a ja nie muszę wkładać gotówki tak naprawdę. I właśnie po szkoleniu niedługo kupiłem właśnie mieszkanie w ten sposób. Okej, okay, a ile najwięcej zrobiłeś na takim swoim mieszkaniu? W tych małych kwotach? W takim klasycznym modelu to chyba właśnie drugie mieszkanie, gdzie kupiłem je za 30 tysięcy i one było teoretycznie, stan jego był do zamieszkania, bo tam były właśnie okna plastikowe, panele, kuchnia była w zabudowie, tylko były dwie wady, ogrzewanie węglowe i łazienka na korytarzu. Rozwiązałem te dwa problemy. Jak u kiepskich, tak? Jak u kiepskich. Tam były te dwa problemy, dołożyłem jeszcze jeden pokoik i tak naprawdę kupiłem mieszkanie za 30 tysięcy, remont zrobiłem między 10 a 15, bo tam był problem z ekipą, nie do końca się rozliczyliśmy, ale bliżej 10 i sprzedałem w jeden dzień za 87. Wystawiłem w niedzielę i w poniedziałek już... Czyli mi to jakieś 4 dychy, tak? Tak.
To była taka, w klasycznym modelu to była największa kwota, ale z kolei no, to i tak jest 100% zysku tak naprawdę. Tak, tak. Licząc w inny sposób, no to w innym wypadku kupowałem, rezerwowałem mieszkanie za 30 tysięcy, pisałem umowę przedwstępną na siebie, lokowałem 2 tysiące swojego zadatku i wiedziałem, że w ciągu tygodnia sprzedam to dalej z zyskiem. Tak. Połowa tych mieszkań było z pośrednikiem. I przy mieszkaniu za 30 tysięcy pośrednik dostawał 1500 zł, ja dostawałem 12 i jeszcze to sprzedawaliśmy, a moim jedynym kosztem były zaangażowane środki tylko te 2000, więc to też było fajne, bo w ogóle praktycznie kasy nie angażowałem, a zysk był adekwatnie duży i szybki przede wszystkim, no bo dycha parę razy większy niż to, co zainwestowałeś. I bez żadnych problemów. Powiedz sobie, czym zajmowałeś wcześniej? Jaki twój zawód, albo w sensie, co robiłeś? Na szczęście nigdy nie pracowałem na etacie. Pracowałem w transporcie, miałem firmę transportową. Później przeprowadziłem się do innego miasta i tam generalnie nie wyszła nam współpraca z firmą. Do tego stopnia, że chciałem porzucić ogólnie przedsiębiorczość i pójść na etat. Poszedłem do firmy ubezpieczeniowej, dużej. No i tam akurat zatrudniali w taki sposób, że trzeba było mimo wszystko mieć tą działalność, więc ją zostawiłem. Ale na tyle dobrze się tam odnalazłem, że odzyskałem z powrotem głód tej przedsiębiorczości. Zarabiałem, mało pracowałem, a bardzo mocno się rozwijałem poprzez jakieś szkolenia i osoby, które były wokół mnie. I później właśnie będąc w tej firmie na jakimś spotkaniu, pojechałem do Wrocławia i zobaczyłem plac, który miałem kupić wcześniej pod myjnię. To był jeden z kilkunastu pomysłów, które miałem zrobić, a przez to, że przez jakąś tam opieszałość, inne rzeczy, po prostu tego nie zrobiłem. I stwierdziłem, że to jest ostatni czas, kiedy ktoś robi moje rzeczy. No i zawsze mi się marzyło wypożyczanie samochodów. Otworzyłem ją 2,5 roku temu i to mi sprawia przyjemność. Mimo, że na flipach się bardzo dobrze zarabia, no to na tą chwilę nie chcę tego. Chcę robić flipy i mieć wypożyczalnię, bo wypożyczalnia to jest dla mnie przyjemność, a flipy to jest i kasa duża, i przyjemność. A co było dla Ciebie najtrudniejsze, wchodząc we flipy? Chyba nie było nic takiego, co mnie przeraziło. Są jakieś tam dylematy, tak naprawdę mało istotne, bo ja nie do końca się odnajduję w homestagingu, w urządzaniu tych mieszkań. Tu występują jakieś tam problemy, że nie dopasuję koloru, albo przeoszczędziłem na jednej rzeczy, a niekoniecznie to było zasadne. A tak to zasadne. Trzeba ci kobiecej ręki po prostu. Dokładnie. Wydaje mi się, że jakby obojętnie jaka kobieta weszła do marketu, to zrobiłaby lepiej niż ty, tak? Dokładnie, rozwiązałaby ten problem. No my jesteśmy po prostu facetami, to trochę inaczej działa. Tak, ale no, wygrywam tymi technicznymi sprawami. No, jak się nie da czegoś zrobić, no to często się... To zrobię po ciebie. Tak. I w zasadzie tak miałem zacząć, jak jeszcze nie wiedziałem, że flip to jest flip, to pierwszy remont zacząłem robić sam. Bo zrobiłem jakieś tam swoje 2 czy 3 remonty prywatnie swoich mieszkań i myślałem, że to będzie super oszczędność, jak się okazało nie... Pozorna. Tak, bo twój czas jest więcej warty niż robotników, tak? Tak. I to jest właśnie problem. A ile ty już tak kupujesz mieszkań albo znalazłeś takich okazyjnych? To było około 9 miesięcy i przez ten czas kilkanaście, myślę, że 15 transakcji zrobiłem. Nie wszystko to były flipy, myślę, że więcej było nie flipów klasycznych. Ale czyli nie flip, no to rozumiem, że odsprzedajesz to innemu inwestorowi, tak? Tak, znalezienie okazji, wynegocjowanie cen i puszczenie dalej. Wykreowanie wartości. W moim wypadku często wykreowanie wartości polega na tym, że nawet jeżeli ja nie rozwiążę fizycznie problemu, to jaką przeprowadzam inwestora i mówię mu, tu możesz zrobić tak. Tak. I to już jest wykreowanie wartości. Tak, ale czyimiś rękoma. Tak. Rękoma inwestora już. I to jest najlepszy model. Nie? Jakby się dało jeszcze to tak fajnie multiplikować, żeby tego było dużo. Fajnie się mówi o tych moich cenach transakcji, ale tak naprawdę w momencie, kiedy to nagrywamy, tydzień wcześniej miałem już podchodzić do kamienicy za 1 000 000 zł. Więc doświadczenia i wiedzę, którą zdobywam czy na szkoleniu, czy tak naprawdę często w jakichś rozmowach między szkoleniami,
można sobie przełożyć i na swoje umiejętności, lub to, to co chcę, lub to co umiem robić. Więc nie ma czegoś takiego, że ja robię tylko, tylko jakieś super zdemolowane mieszkania, bo aktualnie robię fajne mieszkanie, które kupiłem za 77 tysięcy. Robię to z inwestorem i będziemy wystawiać za 170 tysięcy. A remont wyjdzie ze wszystkim, robota plus materiały, 3 dychy. No super, no to jest 7 tych dysku, nie? Tak jakby nie patrzeć. Tak. A ten deal z kamienicą miałeś zrobić właśnie z inwestorem, którego poznałeś właśnie podczas mojego szkolenia, tak? I, dokładnie. Tak, i się zgadaliście, że jesteście już na podobnym poziomie i finansowo się dogadaliście, także, ale tam chyba coś jeszcze nie pykło, nie? To była kosztowna lekcja, no bo jak przy tanich mieszkaniach trzeba, trzeba reagować szybko, tak tutaj myśleliśmy, że nie trzeba, bo ten obiekt stał przez 7 lat nieruszany i pojechaliśmy raz, ja pojechałem raz do właściciela sam porozmawiać, później zaprosiłem właśnie kolegę, podjechaliśmy drugi raz i za długo czekaliśmy do trzeciego razu. Ile to trwało, w jakich to było odcinkach? Myślę, że wszystko trwało z 3 miesiące, ale to była jakaś tam majówka, jakieś święta, wakacje i po prostu przez naszą opieszałość wzruszyliśmy temat. Widocznie nikt tego nie brał pod uwagę, właściciele o tym pozapominali i pośrednicy też, a klient, a inny inwestor, ktoś po prostu się napatoczył i wziął nasz temat. Okay. A było to naprawdę bardzo... 100% było do wyjęcia, tak? 100% do wyjęcia, a fajne, bo to nie było trudne, bo to było nie dużo trudniejsze niż flip, a jeszcze dużo mniej niż deweloperka, więc fajnie było to zrobić we dwójkę, bo dywersyfikowało się to ryzyko. Ale też by to doświadczenie były... Tak, ale była synergia, jeżeli chodzi o jakąś tam wiedzę. Tak. I też zaufanie jakieś tam też. Tak, i dalsze kontakty tak naprawdę. Mogło to być jakaś tam trampolina do tego, żeby robić coś następnego większego. Ale myślę, że za chwilę coś przyniesie. W życiu jest tak, jak już się nauczyłem, że jak coś stracisz, coś odchodzi, to zawsze to miejsce pojawia się coś lepszego. Przyprowadza coś lepszego. Tak, więc teraz się nie przejmuj, nie przejmujcie, no to znajdziesz coś lepszego po prostu. Chwilę przed telefonem do właściciela właśnie, był dylemat nad deweloperką i w moim mieście i w mieście kolegi. I tak naprawdę możliwe, że to przyspieszy decyzję o deweloperce. To wejście w deweloperkę, tak? Tak, bo wcześniej uważałem, że to nie dla mnie, że nie interesowałem się tak naprawdę tym rynkiem, bo tak jak wcześniej były obawy, że każda inwestycja w nieruchomość wiąże się z tym, że trzeba być milionerem i to osoby, które mają nadwyżkę pieniędzy i lokują te pieniądze. Okazało się, że to jest nieprawda i myślę, że tutaj w przypadku deweloperki może być podobnie. Moim zdaniem kluczowy tutaj jest adaptacja. Myślę, że osoby, które przychodzą do Ciebie na szkolenie, myślą, Ty dasz złoty środek. Ty dajesz model, który, jeżeli ktoś dokładnie skopiuje, da się na nim zarobić. To nie ma czegoś takiego, że masz tą metodę i będzie cały czas super. Moje zasady działania i mój system działa jeden do jednego. Jak go zrobisz, to będziesz miał takie same rezultaty jak ja. Jeden do jednego. Jeżeli zrobisz coś inaczej, to prawdopodobnie będziesz miał inne wyniki. I teraz możesz zrobić coś inaczej gorzej, albo inaczej lepiej. Ode mnie zależy, w którą stronę to pójdzie. Tak, i teraz Ty zrobiłeś, Ty jesteś osobą, która wzięła to, co ode mnie najlepsze i zrobiłeś to troszkę inaczej, bo adaptowałeś się z moimi metodami na swoim rynku specyficznym, mniejszym trochę, z innymi cenami i to zagrało. Ale jeżeli ktoś bierze moje metody i coś mu się podoba, coś mu się nie podoba i robi to trochę po swojemu, to później konsekwencje mogą być tego totalnie inne niż u Ciebie. Bo Ty zarobiłeś więcej dzięki temu, ale znam ludzi, którzy po prostu wzięli moją metodę, ale załóżmy, nie wiem, zaczęli się inaczej dogadywać z ekipami niż ja sugeruję, tak? I po prostu zrobili to po swojemu i efekty mają takie, że jest jakiś tam problem. Miałem wszystkie remonty miałem też z problemami, bo też albo nie miałem wiedzy, albo też no nie do końca zastosowałem się do tego, co mówiłeś, bo uznałem, że będę... Zrobisz lepiej. Może tyle zrobię lepiej, co tu u mnie są inne realia. Wszędzie są inne realia, ale tak naprawdę co sobie wynegocjujesz, to z masz. Z ekipami, tak. Ja uznałem, że albo ustalić nawet czasami, nie? Tak, ja uznałem, że dla mnie ważniejsze mieć jest ekipę teraz na już. I było to droższe, na przykład w jednym wypadku to było super, super tańsze. Jak się okazało później nie do końca, bo drugie mieszkanie, które sprzedałem we wrześniu, jeszcze 2 tygodnie temu naprawialiśmy coś tam w łazience, bo pan budowlaniec uznał, że skoro prąd może płynąć po kablu do góry, to woda w rurce też może płynąć pod górę. I to jeszcze jest ciekawe. No, mówimy o ciekawie. Bo tam, wiesz, bo tam jeszcze z ciśnieniem to nie ma problemu.
Tomek, dzięki w takim razie za ten odcinek. Myślę, że pokazał osobom, które mnie oglądają, inne spojrzenie na robienie klipów, jakby inny, bo ty jesteś dla mnie naprawdę mega oryginalny i masz mega patenty na te swoje rzeczy. Także dzięki wielkie. Piąteczka.